STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Liczył się te 3 punkty, bo bardzo je potrzebowaliśmy. Wiadomo, że w rundzie finałowej każdy mecz jest bardzo istotny. Drużyny tracą pomiędzy sobą punkty, dlatego bardzo istotnym faktem jest, aby te mecze wygrywać, przynajmniej w każdym meczu punktować. A dzisiejsze rozpoczęcie tej rundy finałowej w naszym wykonaniu było bardzo dobre. I okazały, wygraliśmy w Lubinie po bardzo interesującym meczu i bardzo się z tego cieszymy. Ten karny był fatalny. Czekałem na ruch bramkarza, on zaszachował mnie, nie zrobił żadnego ruchu, no i trochę zgłupiałem. Na szczęście skończyło się bardzo dobrze. Każdy mecz ma inną historię i myślę, że nie ma co myśleć o tym meczu z Zagłębiem przed meczem z Lechią. Mam na myśli to, że ten mecz już za nami i nie ma co do tego wracać. Oczywiście analiza będzie przed nami, natomiast musimy bardzo szybko zapomnieć o tym i koncentrować się na każdym kolejnym meczu. Oczywiście, że walczymy. Mamy jeszcze 6 spotkań. W tej lidze możemy wygrać z każdym. Na pewno tego sezonu jeszcze nie skończyliśmy. Mamy jeszcze rezerwy, także będziemy chcieli je pokazać w następnych meczach. Taką jesteśmy drużyną, że trochę za dużo tych bramek tracimy, bo zawsze przynajmniej 3 musimy strzelić, żeby jakoś ten mecz wygrać. Nasze mecze nie są jakieś takie spokojne, że wygrywamy 1 czy 2-0. No cóż, będziemy pracować dalej, żeby było jak najlepiej z przodu i mniej bramek z tyłu. Kibice, jeśli wjeżdżą z nami na wyjazdy, zawsze dodają nam otuchy, są naszym 12 zawodnikiem, dlatego tym bardziej cieszy nas to zwycięstwo, że mogliśmy się po prostu oddzięczyć za to wsparcie. Na pewno zawsze, gdy kibice w większej grupie wybierają się na wyjazdy, nas to cieszy, pomaga, także oby tak dalej.